Cześć, witam Ciebie serdecznie z tej strony Yuken, witam Ciebie w 18 już odcinku z levelowania nowego konta w Fishing Planet. Jak widzisz, jesteśmy drugi dzień odcinkowy na Saint Crocs, czyli Michigan i Szczupaki. Mam już 31 level, no myślę, że bardzo szybko bijemy 32 level. Pokażę Ci bardzo fajną miejscówkę na Szczupaki, to jest tutaj generalnie cała zatoka, ale mówimy tutaj o tej miejscówce, gdzie się respimy. Jest to miejscówka, w której dwa dni spędziłem, w sensie dwa dni czasu gry. Nie zmieniałem tej miejscówki, w ten sposób zapełniałem siatkę. No niestety, miejscówka bardzo fajna oczywiście, ale niestety nie da się jej w 100% wykorzystać, a już Ci mówię dlaczego. Dlatego, że ja w tej chwili jeszcze muszę poczekać, aż będę miał odblokowaną większą siatkę i będę mógł włożyć większą rybę. Jak ja tu łowię? Aha, no w ogóle zacznijmy od zmiany czasu, bo pierwszą zasadą jest to, że słuchaj, ustawiasz sobie ten czas, powiedzmy na tą godzinę, dajmy na to 9:00. Ten szczyt zaczyna rosnąć. Może być i nawet, no, 9:00. Przebijamy sobie, kochani, czas. Tutaj mam na przykład małe żywce, które sobie rzucę tutaj na wędkę gruntową, która nie jest zbyt mocna, bo jest raptem 8 kilo. Tutaj mam duże minogi, ale ja je sobie zostawię, moi drodzy, na... Ponieważ duże minogi są drogie, to się w tej chwili nie opłaca. Oczywiście spławiczek. Ja sobie, słuchajcie, duże minogi, moi drodzy, zostawię na łowienie na kajaku, co myślę, że zrobimy i też Wam dzisiaj pokażę te dwie metody. Według mnie jest bardzo fajna właśnie ta metoda łowienia w brzegu. Nie wiem czemu, bo ustawiłem na 9:00, a mi się godzina zrobiła 8:00, no ale już jest ten szczyt bardzo fajny, więc okej, może być, zaraz zaczną ryby brać. No i mamy poperka na wędce spinningowej, takiej do 11 kilo. Bardzo fajnie wchodzi w ten sposób exp, bardzo fajnie wchodzi kasa i mitem jest to, że tutaj po prostu nie złowisz w jednej miejscówce większej ilości ryb. Nie jest to prawdą, ja tu bez problemu, moi drodzy, całą siatkę 70 kilo w ten szczyt w jednej miejscówce zapełniłem, łowiąc dużo medalowych ryb, łowiąc również unikaty. Oczywiście tam w głąb idąc w tą zatoczkę, jak najbardziej też masz fajne miejscówki na inne szczupaki. My się jeszcze nimi nie zajmujemy, będzie to w następnych odcinkach, dlatego że po prostu mamy zbyt małą siatkę, a te szczupaki, które tam są, one są naprawdę ogromne. Mówię oczywiście o unikatach, więc co jedynie dla przyjemności poperkiem możecie sobie połowić z kajaka i je wypuszczać, bo do siatki ich niestety nie wrzucicie, więc jeżeli oczywiście chcecie wbić level i połowić sobie szczupaki z kajaka, to super, polecam taką metodę i to też zrobimy, to Wam pokażę, bo to bardzo szybko dobijemy ten level, natomiast no pod kątem na pewno opłacalności, no nie jest to opłacalne, no bo nie wrzucicie tej ryby do... I zobaczcie, ładny medalowy mi tu wyskoczył, szybciutko go wyciągnąłem. Ale to nie zawsze jest tak kolorowo, szczególnie ta wędka, którą tu mamy. Ja spróbuję może trochę bardziej podkręcić. Żyłka się nie zerwie, wędka najwyżej trochę dostanie, ale dobra, podkręcimy. Też ładnie wychodzi. 3 kilo, zobaczcie, 700 kasy. No może to doświadczenie nie jest jakieś nie wiadomo jakie, ale też nie jest tragiczne, tak? Ale na pewno bardzo, bardzo fajnie kasa wchodzi i bardzo szybko tą kasę można sobie tutaj zarobić. Polecam. Tutaj na żywce Shiner piątki. Mam haczyki. Nie chcę zakładać większych, bo nie chcę, żeby mi większa ryba wzięła. To generalnie, tak jak mówię, walczyłem akurat na spinningu tutaj z... Na spinningu akurat tutaj walczyłem. Z unikatem walczyłem 15 minut i powiem Wam szczerze, no był to w tym momencie stracony czas, 15 minut, skoro tej ryby zatrzymać nie mogłem. I raczej, jeżeli chcecie łowić unikaty, ani wiecie, że ich nie możecie zatrzymać, to raczej bym tu polecał łowić po prostu na spinning, ale z kajaka. Metodą z kajaka wydaje mi się to o wiele lepsza metoda. I tutaj macie praktycznie co chwilę łowiąc na trzy wędki, tak na upartego można by łowić na dwie. Czyli na tą spławikówkę, którą mamy, i na tego poperka też byłoby całkiem spoko. I praktycznie cały czas coś tutaj się dzieje, nie ma tej nudy, mimo że zobaczcie, widzicie, właśnie o tym mówiłem. Jak nie na jedno, to na drugie. Co chwilę coś się dzieje, co chwilę jest branie. Siatka naprawdę, ta 70-kilogramowa, się szybko zapełnia.
I będą pytania, ja też mówiłem o tym w poprzednim odcinku, ale od razu wolę to powtórzyć. Dlaczego nie kupiłem siatki, przecież już na 30 levelu mam następną siatkę 90 kilo? Moi drodzy, no jest to bez sensu, ponieważ na następnym levelu będzie siatka 120 kilo. Po co wydawać kasę tylko po to, żeby siatka... Oczywiście tam 15 kilo ryby by mi weszło. Co nie zmienia faktu, moi drodzy. Tutaj mogę włożyć 10 kilo, tam bym włożył 15. Co nie zmienia faktu, że tego unikata, którego złowiłem, i tak bym nie mógł wpuścić do siatki, ponieważ ten unikat miał 15,5 kilo. Także i tak bym go nie mógł do siatki włożyć, i tak. Więc to tak naprawdę z mojej perspektywy by nic nie zmieniło. Jak już traficie mocnego unikata, to i tak go do tej siatki nie włożycie. Więc czekamy, moi drodzy, na ten level, może nawet 33. Bo ja myślę, że jak już tu wszedłem, to chciałbym trochę połowić, trochę kasy, wiecie, poekspić. A nie tam od razu wychodzić, wiecie, jak wbije level, który wbije praktycznie za chwilę. Także myślę, że zrobię tak, że tą dniówkę tutaj, którą mamy, już zapełnię tą siatkę. Widzicie, idzie to bardzo szybko. Cały czas się coś dzieje. Zapełnię tą siatkę, tak jak robiliśmy to w poprzednim odcinku, i przeniesiemy się już na kajaczek. I wtedy pokażę wam, jak ja bym to z kajaczka tu połowił. Może i w tego markera z unikatem rzucimy sobie na duże minogi na spławiku, no bo wtedy na kajaku możemy sobie unikacika spróbować złowić, nawet dla samego expa. I tak samo porzucamy sobie tym poperkiem, popłyniemy tam w głąb tej zatoki, gdzie jest fajne miejsce na innego rodzaju szczupaki, które zobaczycie za chwilkę. Ogromne tam są szczupaki, tyle wam mogę powiedzieć. Więc takie rzucanie na przykład na poperka ma sens. No bo nie tracicie, wiecie, na duże minogi nie bardzo to się opłaca, tak? No bo minoga jest dosyć droga, a skoro ryby i tak nie włożycie do siatki, no to będziecie stratni. Więc raczej bym polecał rzucać na poperka, czyli tak mówiąc prost za darmo, tyle co się sprzęt zużywa. Także widzimy się za chwilę, ja tą siatę po prostu dopełnię, pokażę wam, co tutaj mam, dlaczego ta miejscówka jest taka fajna. I za chwilę na następną dniówkę przypłyniemy tutaj kajaczkiem, na tym markerku spróbujemy i popłyniemy dalej odkrywać fajne miejsca, których też tutaj jest więcej, bo to nie jest jedyne miejsce fajne do łowienia szczupaków. To jest pierwsze dopiero takie, może jeszcze inaczej się wyrażę, żebyśmy mieli pełny obraz sytuacji, moi drodzy. To jest moim zdaniem fajne miejsce na łowienie szczupaków. Na sam początek, czyli jeśli wchodzicie dopiero co na Saint Croxa, nie macie super mocnego sprzętu, no to jest to fajne miejsce na takie szczupaki, które dadzą wam exp i dadzą wam kasę i wrzucicie je do siatki. No bo jeżeli już macie lepszy sprzęt, wiadomo, idziecie w... Im macie lepszy sprzęt, większą siatkę, tym lepiej iść w głąb tej całej zatoki. Tam jest naprawdę zabawa przednia. Także o, tak bym się może dokładnie, moi drodzy, wyraził. No tutaj coś większego nam chyba wzięło, jakiś może medal albo jakiś większy, zwykły. Byle mi już unikat żaden nie brał tutaj na to. Naprawdę. Jak widzicie, tutaj na małe żywce łowię, bo nie chciałem też... Nie, zwykły szczupaczek, no ale prawie 700 kaski, także jak widzicie, się opłaca. Ja specjalnie łowię na małe żywce, żeby też na tą wędkę, która jest dosyć słaba, żeby mi nic jakiegoś super wielkiego nie wzięło, specjalnie założyłem małe żywce i haczyki takie dosyć małe. Widzimy się za chwilę. A tutaj w międzyczasie, moi drodzy, jeszcze mi się nagrać. Fajna ryba trafiła, no na pewno będzie to medal. Znów na spinning, znów na poperka. No oby nie był to unikat, którego nie włożę do siatki. Myślę, że raczej będzie to medal. Ale jak widzicie, no miejscówka bardzo fajna, bardzo sympatyczna. Cały czas coś nam się dzieje. Chciałem wam pokazać, co tu nam fajnego wyszło. No na szczęście jest to medalowy. 2500 prawie kasy. Fajny exp, także... Jak widzicie, cały czas, moi drodzy, coś tu się dzieje. Nie ma nudy, a jeszcze nie weszliśmy w ten totalny szczyt. Ale myślę, że już nie ma sensu brać kajaka. Jak mamy no tam prawie połowę siatki zapełnione. No myślę, że nie ma sensu brać kajaka. Zrobimy tak, że na nowy dzień po prostu weźmiemy kajak. W tym czasie, gdzie nie ma szczytu, podpłyniemy sobie tym kajaczkiem. No a później oczywiście ten czas sobie przewiniemy. Myślę, że to będzie bardzo dobre wyjście, bardzo dobra metoda. I tak po prostu, kochani, zrobimy. Także ja tą siatę mimo wszystko dopełnię, tak jak mówiłem. Chociaż kusiło mnie, żeby już iść na kajaczka, ale idzie to bardzo szybko. Zobaczcie, 30 kg samych fajnych szczupaków praktycznie w chwilę.
nie wiem, jakieś 15 minut czasu realnego, w grze to tam gdzieś daje około godzinki. Jeszcze tego największego szczytu nie mamy, także myślę, że mógłbym na pewno o jedno oczko, jedną godzinę ten czas ustawić dalej na większy szczyt i jeżeli chcecie, to właśnie taką siatkę spokojnie 70 kilo jesteście w stanie zapełnić, czy jak macie większą, jesteście w stanie w ciągu tego jednego szczytu, czyli tak w sumie 3 godzin czasu gry, to jest tak jak chyba 45 minut czasu realnego, spokojnie, spokojnie jesteście w stanie to moim zdaniem zapełnić. Tak mi się wydaje i taką metodę bym polecał. No jeżeli oczywiście macie, moi drodzy, siatkę mniejszą, 50 kilo, to raczej wam nie polecam jeszcze tutaj przychodzić na Saint Crocs, bo chyba, jeżeli dobrze pamiętam, możecie mnie poprawić, ale jeśli dobrze pamiętam, w siatce tej 50-kilogramowej, czy tam mniejszej, maksymalna ryba, jaką włożycie, to jest 5 kilo. No, tutaj większość szczupaków tak naprawdę byście nie byli w stanie włożyć do siatki. Więc no, to byłoby bez sensu. Lepiej sobie na tym białym łosiu posiedzieć, tam sobie jeszcze połowić też szczupaki i przyjść tutaj, jak już będziecie mieli odpowiednią kasę. A tak jak widzicie, ja niby miałem prawie 100 tysięcy, a ta kasa mi się tak naprawdę rozpłynęła, gdzie nie wydawałem jej na głupoty. Nawet jakbym chciał kupić teraz większą siatkę, to i tak muszę do jednego levelu poczekać, bodajże 34 chyba, i wtedy kupić tą siatkę już przyzwoitą i wtedy łowić konkretne unikaty. Widzimy się za chwilkę, pokażę wam, co tutaj nałowiłem, jak będzie siata pełna, ile z tego jest kasy. Przesuniemy dzień i widzimy się na kajaczku, czyli druga metoda i kolejne miejscówki na Saint Crocs. Do zobaczenia za chwilkę. No i wracam do was, moi drodzy. Porównajcie sobie czas. Czas w grze 10:47. Mamy siatkę, jak widzicie, zapełnioną. Zaraz wam jeszcze pokażę. Cały czas byłem w tej samej miejscówce. Totalnie w tej miejscówce. Nic nie zmieniałem. Więc pokażę wam, moi drodzy, siatkę, co tutaj nałowiłem fajnego. I idziemy na kajaczek. Oczywiście przesuniemy czas na następny dzień. A co mamy w siatce? Moi drodzy, zobaczcie, zresztą jeszcze dobrze na ten szczyt tak naprawdę nie weszliśmy, a siatka już pełna. Co mamy w siatce? No mamy prawie 20 tysięcy kasy. Moim zdaniem całkiem fajnie, 17 ryb niby tylko. Ale jak widzicie, no bardzo fajnie te szczupaki oddają. Każdy ma tam po te, no najmniej 700 kasy. Oczywiście medalowe to już nie wspomnę, bo to już jest w ogóle petarda. Także moi drodzy, my przenosimy się oczywiście na miejsce z kajakiem. Przesuwamy dobę na... No... Powiedzmy 7 rano. Cyk. Wynajmiemy kajaczek, aczkolwiek sami wiecie, no to jest, moi drodzy, oczywiście nieopłacalne. Od razu wam powiem, lepiej mieć, rzecz jasna, swój własny kajak za te 20 tysięcy, niż tak co chwilę płacić za wynajem, no ale jeszcze kasy nie uzbierałem, także no niestety, moi drodzy, jeszcze kasy nie uzbierałem, także zbieramy kasę i kupimy swój własny kajak, który zawsze będzie nam na tych łowiskach dostępny, tak? Nie będziecie musieli wtedy tego kajaka w żaden sposób wynajmować. No, tak jak mówię, no według mnie jest to opcja troszkę gorsza, że wynajem kajaka tyle kosztuje. No, ale jak się nie ma, co się lubi, no to się lubi, co się ma. Płyniemy w pierwsze miejsce, moi drodzy, gdzie oczywiście łowiłem ostatnio, tylko teraz pokażę wam z kajaczka. Rzucimy na przykład na duże minogi. Zobaczymy, czy jakiś unikacik nam siądzie fajny. No, na kajaku może siąść, bo nie będzie to dla nas jakieś wielce obciążające. Bardzo podoba mi się ten Michigan, bardzo fajne jeziorko, fajna mapa, fajnie zrobiona. Jakby trochę mniej chmur było, bo trochę mi to niestety Emeralda tymi chmurami przypomina, ale generalnie jest jasno, przejrzyście, przyjemnie, także spoko. No niestety, minusem kajaka jest to, że jak widzicie, tak długo trzeba dopłynąć, a w tym momencie mam czas, żeby wam po prostu powiedzieć, jaki jest plan, żeby już nie przedłużać za bardzo. Więc generalnie nie wiem, czy na pewno zapełnię siatkę na kajaku. Mogę spróbować, skoro zapełniłem na miejscówce. Chciałbym rzucić 2-3 ryby, złowić po prostu tutaj, gdzie łowiłem poprzednio, złowić je z kajaka, a później płynąć oczywiście w głąb,
na koniec zatoki i tam jak najbardziej połowić już jakieś konkretne, naprawdę konkretne ryby, którymi się z wami oczywiście podzielę. Czy włożymy je do siatki? Pewnie większość nie. Liczę się z tym. Natomiast chciałbym to potraktować jako takie szybkie levelowanie, żeby jak najszybciej jeden level wyżej wbić. No oczywiście wiadomo, zapełnić siatkę. No bo, no moi drodzy, no jest nieuniknione, że będę musiał z tego Michigan wyjść, ale obiecałem sobie, że wyjdę na 34 levelu dopiero, żeby kupić co trzeba, co potrzebne. I wtedy będziemy działać. Strasznie długo się tu niestety płynie. To jest minus, ale już widzimy nasze bojki. Już kurs mamy obrany. Jeszcze chwileczka i jesteśmy na miejscu. Nie da się niestety tego przyspieszyć. Jest to jedyny taki trochę minus, który mi się w kajaku no, zdecydowanie nie podoba, no ale. Chyba jest nawet jakaś misja zapływanie kajakiem, jak dobrze pamiętam, ale mogę się mylić. Z tego co pamiętam, zapływanie samo kajakiem również jakaś misja jest. Czekajcie, bym za bardzo popłynął nie tam, gdzie trzeba. To musimy odbić. Już jesteśmy prawie na miejscu. I zobaczymy. Oczywiście, zasada ta sama co na Białym Łosiu. Nie zarzucamy kotwicy. Moi drodzy, zarzucenie kotwicy nie będzie różniło się niczym, jakbyście łowili z brzegu, tak? A chodzi o to, żebyście tutaj jednak, moi drodzy, fajne ryby wyciągali jak najszybciej, jak najsłabszym sprzętem. Nie wiem, czy będę rzucać na spinning, jakoś raczej bym rzucił na kołowrotek na duże minogi, ale to tylko z ciekawości, bo tak jak mówię, te duże minogi się absolutnie teraz jeszcze nie opłacają. Czy to jest? Nie. Oczywiście tutaj mamy spławik. Chciałem powiedzieć, czy na spławik będziemy rzucać. Testowo sobie dużą minogę rzucimy, na przykład zrzucimy sobie tutaj i zobaczymy, czy będzie się coś działo. Natomiast jest to na pewno metoda, która dla mnie jest nudna. Czyli stanie w kajaku i czekanie, aż coś weźmie na spławik, jest dla mnie metodą nudną. Wolałbym już porzucać spinningiem, ale robimy test. Robimy po prostu test, czy ma to jakoś wpływ na levelowanie, czy szybciej ta siata może się zapełnić, niż jednak łowiąc na trzy wędki z brzegu. Mimo, że oczywiście z brzegu jest więcej zabawy z wyciąganiem ryby. Coś tu się zaczyna dziać. Nie wiem, czy czasem haczyków nie powinienem dać większych, ale zostawię. 5-0 to nie są aż takie małe haczyki. Już się coś dzieje. No dobra, mamy pierwszą rybę prawdopodobnie zaraz. Więc okej, okay, nie czekaliśmy długo. Spoko. To jest na plus. Pytanie teraz, jak długo będzie holowanie ryby zajmowało? Teraz powinno pójść na dół. Tak jest, dobra. Widzicie, nie mamy. Pytanie też, co to za ryba? No niestety, minusem oczywiście tego kajaka niewątpliwie będzie to, że cały czas będzie trzeba go ustawiać do dobrej pozycji. Wróciliśmy kajak. No, jakaś dobra rybka. Albo i nie? Zwykły szczupak? No niestety, widzicie, zwykły szczupak. Zwykły szczupak. Szału nie ma, dupy nie urywa. Ale się zaraz przekonamy. Możemy sobie oczywiście, moi drodzy, tym kajakiem stanąć. Tak, i zobaczymy. Na jednym markerku złowiliśmy szczupoczka. Spróbujmy na drugim markerku. Szczupoczka chwycić i zobaczymy, czy coś nam się tutaj będzie znowu działo. Mówię, jest to dla mnie metoda nudna. Jest to metoda nudna, więc raczej będę myślał, żeby polecieć w głąb jeziora, na sam koniec tego zalewu i tam sobie coś niecoś się pobawić. Ale zobaczymy, bo może zaraz też nam zacznie dzwonić. Nigdy nie mów nigdy. Dajmy większy luz. Po prostu tak jestem ciekaw, czy na tą minogę mi strzeli jakiś fajny unikat. No troszkę zły jestem, że widzicie, zmarnowaliśmy na przykład minogę jakiegoś zwykłego szczupaka. I tak naprawdę minoga średnio kosztuje 201. No to, co dostaliśmy za szczupaka, no średnio się za zwykłego szczupaka opłaca. Przynajmniej musiałby tu wlecieć medal na taką minogę. Mogę spróbować ewentualnie jeszcze haczyki 7-0 założyć. Mogę spróbować, nie mówię, że nie. Też jakieś będzie coś małego. Chociaż medal.
No właśnie, 1500 kaski to już jest dla mnie ok. Także tak się pobawię troszkę. I dam wam za chwilę znać, co dalej. Widzimy się za chwilę. No dobra, moi drodzy, jednak była nuda, nic się tam kompletnie nie działo, więc podpłynąłem tutaj na końcówkę. Tutaj jest bardzo dużo fajnych miejsc, no szczególnie tam w tej już totalnie zatoczce na samym końcu. Także tu sobie gdzieś staniemy. Kolega rzuca w drugą stronę. Tutaj jest ta zatoczka. Nie, w tą stronę też tu rzuca. Trzcinkę. Zobaczymy. Tutaj mamy taką trzcinkę. Potestujemy, kochani, potestujemy. Oczywiście zobaczymy na spławiczek najpierw, później zobaczymy ewentualnie na spinning. Tutaj jest taka trzcinka, tutaj fajnie. Znaczy trzcinka, lilie wodne bardziej niż trzcinka. Troszkę mnie poniosło z tą trzcinką, bo trzcinka jest wszędzie dookoła. Tutaj jest taka miejscówka, gdzie dużo tych fajnych, dużych szczupaków bierze i tak jak mówię, celem oczywiście w tej chwili jest szybkie wbicie expa. Czyli żeby jak najszybciej, wiecie, levelować. Więc pewnie te szczupaki, które tutaj złowię, nie będzie szans włożyć do siatki. Ja się z tym liczę, ale też chcę się pobawić, poeksperymentować. Będziemy też i poperkiem próbowali, jak nie będzie się nic działo na spławik, to i spróbujemy poperkiem. Tu widzicie, kolega coś wyciąga, zaraz zobaczymy, co tam wyciąga. U nas też coś się zaczyna dziać, bo już zaczyna nam jeździć ten spławik. A zawsze schemat jest taki, że spławik najpierw jeździ, lewo, prawo, szalony, później właśnie dzwoni, a później idzie na dno. To już jest taka teoria. Czasem oczywiście się zdarzy, że ryba odejdzie i już nie pójdzie na dno, ale zazwyczaj tak się dzieje. Po tym jeżdżeniu zazwyczaj jest dzwonek, później nagłe pójście na dno, więc tu musicie po prostu być czujni. Wiem, że mogę złowić tu jakiegoś naprawdę ogromnego szczupaka, rekordowego. Zaznaczymy sobie wtedy markerkiem. Jak już będziemy mieli odpowiednią siatkę, to wtedy będziemy łowili te szczupaki pod kasę, a w tej chwili, no, w tej chwili cóż, mamy 5-0 haczyki. Nie wiem, czy czasem to nie jest licencja z tego, zaraz będę musiał zobaczyć. Coś tam mamy, raczej powinno być coś fajnego. Odjeżdża ostro. Po tym minusem na pewno są te trzciny tutaj. Mam nadzieję, że nam się coś nie pozrywa zaraz. Oj, ale odjeżdża, zobaczcie jak odjeżdża. Widzicie, bo troszeczkę kajak nam się zblokował na chwilę. W trzcinach i zobaczcie jak od razu odjeżdża. No nie, no i to będziemy po połowie jeziora pływać. Potem wróć tu kurde i wiosłuj. Dobra, dobra, może będzie? Będzie. Medalowy szczupak, o kurde, tylko widzicie, no nie jest, i 3000 ponad kasy plecy, także no niestety, moi drodzy, nic z tym się nie da zrobić. Odwracamy, widzicie, to jest to, co chciałem wam pokazać, ja tylko szybko sobie zobaczę, czy na pewno mamy sklep, licencję. No niby na Michigan nie napisało do 20. Aha, czyli na 2 dni mam licencję, okej. Okay. Dzisiaj jest 18, dobra. No nic, moi drodzy, będę próbował jeszcze tu bliżej gdzieś rzucać. Bo tu też koledzy rzucają. Będziemy, wiecie, eksperymentować, żeby ciągle po prostu nie rzucać w to samo miejsce. Teraz sobie rzucimy tutaj. Tutaj gdzieś kolega na środek rzucał. Drugi kolega też rzuca na środek, więc zobaczymy. Ale myślę, że też się pobawimy, słuchajcie, tym poperkiem. Myślę, że poperkiem też sobie porzucamy. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Sprawa akurat w przypadku kajaka dla mnie musi być prosta. Tu musi od razu się coś dziać. Ja strasznie nie lubię jakiejś tam monotonii. Może bym sobie przerzucił trochę nam ten kajak. Słuchajcie, nic się nie dzieje. Dobra, przerzucimy, bo rzucimy kawałek dalej, oni gdzieś tutaj wszyscy rzucają, to brakuje mi oczywiście na pewno na kajaku, ja wiem, powiecie, no, ten gość wygaduje, no, ale brakuje mi możliwości łowienia na dwie wędki, wiecie, jedną tam by się pod udo schowało, druga w ręce i kurczę, brakuje łowienia na dwie wędki, bo to
Oczywiście jest taka opcja na motorówce później, tej niestety płatnej. Niestety płatnej. Ja nie myślę w tej chwili o żadnej motorówce, chociaż ona by była wygodniejsza. Zobaczymy, jakie są ceny, też powiem wam szczerze. Więc jak będziemy wychodzili, będziemy do sklepu zaglądali, to się zastanowimy, jakie są ceny, ile tej kasy musimy uzbierać, na co konkretnie. I już taki jakiś wstępny plan działania będzie. Póki co skupiamy się właśnie tutaj na tych szczupaczkach z kajaka. Tak się chce pobawić. I myślę, że to się tu dzieje. No ale... A tu kolega rzuca pode mnie. Okej, czyli ja widocznie stoję w jakimś miejscu, gdzie ryby biorą. Pewnie kolegom zasłaniam. Sorry, panowie. Nie wiedziałem. Ja sobie popłynę może tam w kącik. Tu widzę, że chyba stanąłem im faktycznie jakoś niezręcznie, ale tu się u mnie nic nie dzieje. Nie wiem czemu. O, taki medalowy to by było spoko, gdybym złowił do 10 kilo. Wiecie co, powiem wam szczerze, że na te minogi jakoś mnie to nie przekonuje. Spróbujemy na shinery. Spróbujemy na shinery i zobaczymy. Tu sobie rzucimy. Czy coś to zmieni, moi drodzy? Czy to nic nie zmieni? Widzicie, trzeba cały czas jakby eksperymentować, tak? Mamy 10 kilo siatki zapełnione na 70 kilo i no powiem wam tak, ma się trochę nijak to do tego łowienia z brzegu. Dużo czasu spędziłem, jakby poświęciłem na to, żeby tu dopłynąć tym kajakiem. Więc metoda kajakowa, powiem wam szczerze, naprawdę, jakbyście mieli bardzo, bardzo słaby sprzęt, to możecie próbować eksperymentować. Natomiast jak dla mnie ta metoda kajakowa jest kiepska. To mówię całkiem serio, mi się to tak jakby kompletnie nie podoba, to już widać, że to po prostu nie oddaje, nie? W porównaniu z łowieniem z brzegu, zobaczcie, koledzy tam wyciągają jakieś szczupaki co chwilę. Gdzieś tam mają pewnie z podpórki na wędki ustawione i przez te trzciny rzucają sobie. Więc chyba byłoby łatwiej po prostu łowić tu z brzegu. Nie wiem, co to jest ta Alberta, ale na pewno to nie jest to, gdzie jesteśmy, więc... To był chyba biały łoś Alberta, jak dobrze pamiętam, ale nam już biały łoś już nam nie jest do niczego potrzebny. No, także widzicie, no generalnie mi się ta metoda po prostu nie podoba, kajakowa. Serio. Mogę tam pójść koło kolegów, stanąć, porzucać. Chyba taka, tylko że przypuszczam, że oni mają mocniejszy sprzęt, nie? Tutaj kolega akurat ma tą łódkę płatną, no to może sobie na dwie wędki łowić, to ma fajnie, nie? Poza tym też widzę, że ma pewnie dobry sprzęt, bo na kotwicy stoi, no ja... Tutaj na tak duże szczupaki, no to nie ma szans, żebym stał na kotwicy. Także będę się bawić. Ja myślę, że to jeszcze tam sobie w głąb podpłynę chyba, bo tutaj coś nic nie bierze. Widzicie, to jest taki zawsze taka kwestia eksperymentów. Także podpłynę sobie w głąb, połowię sobie i myślę, że to by było na tyle. A w następnym odcinku to zrobimy jakieś, myślę, że większe już zakupy na te szczupaki, takie, żeby można było bardziej łowić. A tu może sobie pod trzcinkę rzucimy, zobaczmy. Co się stanie, jak sobie tu rzucimy? Mi intuicja mówi, żeby tu rzucić, bo ja nie pamiętam, miałem markery, słuchajcie, miałem dużo markerów na poprzednim koncie, które już tam miałem, no nie pamiętam doskonale, gdzie co było, tak? To jakby wszystko gdzieś tam sobie przypominam. Musiałbym sobie te markery poprzesyłać, a tak bez sensu się przelogowywać, wchodzić, żeby wysłać sobie markery, więc według mnie troszkę bez sensu. Ale dobra, no to myślę, że tyle. Ja się tu pobawię. Gdyby coś, to jeszcze wam coś tam nagram w następnym odcinku. Na pewno się z wami podzielę kolejnymi odkryciami. Miejscówki znacie, po prostu też eksperymentujcie. Na pewno ten koniec tej zatoki jest fajny na duże szczupaki. Raczej bym go polecał, jak macie lepszy sprzęt z brzegu przez trzcinę. Chociaż nie jest to zbyt wygodne, bo te trzciny zasłaniają, ale dają chłopaki radę, także widzicie, bez problemu. Dobra, ja sobie tutaj jednak rzucę, gdzie miałem branie, mam sprawdzoną miejscówkę, miałem branie, to tutaj sobie rzucę i tyle. To tyle z mojej strony w takim razie. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!